części chciałbym się z panem prezydentem, katolikiem Andrzejem Zelewski, kierownik Zarządu Sportu, dwa tematy, start Elbląg i taki krótki temat dotyczący działalności KAS PKP. Panie prezydencie, oddaję głos. Szanowni Państwo, chcę przy okazji dzisiaj sprawy związanej z konferencją prasową poruszyć wczorajszy artykuł, który się pojawił. Chcę powiedzieć, że informacja, która została umieszczona w internecie, jeśli chodzi o prezesa klubu Starterbo, jest nierzetelna i wprowadza czytelników w błąd. Z informacji wynika, że prezydent nie jest zainteresowany utrzymaniem klubu Grand Starterbląg w Superlidze. Jest to nieprawda. Chcę tylko powiedzieć, że i to chcę dzisiaj to przekazać, to jest najbardziej hojnie obdarowany klub w Elblągu, patrząc na wszystkie kluby, które mamy, bowiem ze środków budżetu miasta to jest, to pochodzi 75%, które otrzymuje klub Kram Starterbo. W tym roku tylko i wyłącznie zwiększyliśmy dofinansowanie o 105 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że patrząc na tegoroczny budżet, i to jest jednoznacznie określone dla każdego klubu, i to mnie dziwi, że prezes w tej chwili w jakiś sposób dziwny to stawia. My mamy budżety roczne na 2018 rok. Na koniec roku, po wyborach, nowa rada będzie przyjmowała na 2019 rok. I taka jest procedura, a nie sezonowo 2018-2019. I to jest żadne odkrycie. W tym roku w budżecie miasta tylko i wyłącznie ponosimy koszty jako miasta, jako miasto. To jest 1 165 000 złotych. I tak, dotacja z budżetu miasta 655 000. Tak jak powiedziałem, o 100 tysięcy, 105 dokładnie, zwiększyliśmy w stosunku do roku poprzedniego. Środki z spółek miejskich, które też są w zarządzaniu właścicielskim prezydenta, to jest 236 tysięcy. Uruchomiliśmy tylko i wyłącznie dla startu, biorąc pod uwagę to, że mają trudności finansowe, uruchomiliśmy dla nich możliwość pobierania pieniędzy z biletów, z karnetów. Nie miasto pobiera te pieniądze, tylko klub. A to jest około 150 tysięcy złotych rocznie. Ponadto utrzymanie bazy sportowej, którą klub wykorzystuje, to jest 124 tysiące złotych. Dlatego też wydaje mi się i chcę podkreślić, że patrząc na lata poprzednie i na lata jeszcze poprzednich kadencji, tak dużych środków finansowych klub Start Elbląg ani żaden inny nie uzyskuje, co uzyskuje właśnie Start Elbląg. Na koniec roku ubiegłego i tutaj chcę powiedzieć, że bardzo krytycznie oceniam zarząd jako nieudolny, bo podpisano umowę bez pokrycia finansowego. I w tej chwili szuka się wszystkich możliwości, żeby z tego problemu wyjść. To zarząd klubu odpowiada za nieodpowiedzialną politykę podpisania umów, na które nie ma pokrycia finansowego. Dzisiaj mówienie, że prezydent albo znajdzie pieniądze, albo
coś się złego zdarzy z klubem, to jest przynajmniej nieodpowiedzialne. Zarząd ponosi pełną odpowiedzialność za to, co zrobił. Podaje również sponsorów. Też wprowadza w jakimś sensie w błąd, bo jeżeli sponsora, którego nie podał, a chodzi tu o energię, który w tamtym roku przekazał dofinansowanie 100 tysięcy, teraz się wycofał, to ja przekazując pieniądze z budżetu miasta, te 105 tysięcy, to ten deficyt jest pokryty. I opowiadanie, że przez to, że się strategiczny inwestor wycofał, to dzisiaj oni mają kłopoty, jest kompletnym nieporozumieniem. Chcę również powiedzieć, że jeśli chodzi o klub Start, na początku jest tytularnym sponsorem firma Kram. Ja się spodziewałem, że jeżeli nazwa jest Kram Start Elbląg i Elbląg jest na końcu, to Kram będzie tym tytularnym sponsorem, a z tego wychodzi, że na ten rok, zgodnie z informacją, którą otrzymałem z klubu, przekazał 100 tysięcy. Jak to się ma do tego 1 100 000, które przekazuje miasto? Kto tu jest sponsorem tak naprawdę drużyny w Elblągu? Ja odnoszę takie wrażenie, proszę Państwa, że prezes klubu próbuje przerzucić swoją nieudolność i nieumiejętne prowadzenie klubu na prezydenta. Jesteśmy w okresie przed wyborami, najłatwiej rzucić hasło, że prezydenta to nie interesuje. Ja tego tak nie powiedziałem na spotkaniu. Powiedziałem, że na ten rok wszystkie środki, które możliwe były do zwiększenia, dostali. Dostali te środki finansowe. Tak jak podkreślałem, sezon sportowy to jest sezon, który obejmuje nie cykl roku kalendarzowo, tylko 18-19, tak jak rok szkolny. Na następny rok, jeżeli brakuje im środków finansowych, a budżet jeszcze na dzisiaj, na 2019, nie jest uchwalony, też nie jestem jasno widzem, żeby powiedzieć, ile środków mogę na co przeznaczyć, to jest kolejne wprowadzanie w błąd, że dzisiaj klub może być w takiej sytuacji. Dziwi mnie taka postawa, gdyż zarówno klub sportowy Olimpia, czy Concordia, czy inne kluby, które przychodzą, dostają dużo mniejsze środki, dużo mniejsze wsparcie i potrafią sobie poradzić. Wydaje mi się, że winnego to trzeba szukać w zarządzie klubu, a nie w prezydencie. Chcę jeszcze podkreślić to, co mnie bardzo zdziwiło. Pozwólcie Państwo, że posłużę się komórką, bo w maju, kiedy nie mieli pieniędzy, to pan prezes Tomczyński napisał do mnie tak. Dzień dobry, panie prezydencie. To jest, proszę Państwa, z 16 maja, czyli dzisiaj jesteśmy w lipcu, gdzie prezydent nic nie pomaga, a 16 maja dostaję SMS-ów, to byłem akurat na urlopie. Przepraszam się, wtrącę zupełnie tylko, że było to tuż przed meczem, ale w walce obrądowej. No tak, to już z tego wyjdzie. Tak. Dzień dobry, panie prezydencie, przepraszam, że przeszkadzam. W imieniu swojej i całej drużyny prosimy cię o wyrażenie zgody na uruchomienie środków z dotacji w kwocie 150 tysięcy złotych na wypłaty za miesiąc kwiecień. Sprawa jest gardłowa. W sobotę gramy ostatni mecz w tym sezonie. O brązowy medal. Ratuj nas, dobry człowieku. Będziemy ci bardzo wdzięczni za twój gest. Swoją postawą na boisku będziemy starali się udowodnić, że jesteśmy klubem Elbląga. Jeszcze raz przepraszam za niepokojenie. No i tutaj prezes zarządu Tomczyński. Uruchomiliśmy wcześniejszą transzę, biorąc pod uwagę, że taka jest potrzeba. I w dniu 18 maja, czyli dwa dni później, dostaję takie podziękowanie. Dzień dobry, panie prezydencie. Z całego serca dziękuję za decyzję o przekazaniu środków finansowych na wypłatę zaległych wynagrodzeń dla zawodniczych, kadry trenerskiej, pracowników i spłatę pilnych zobowiązań dla Urzędu Skarbowego i ZUS. Jesteśmy ci wdzięczni dozgodnie za twoją przychylność i zrozumienie naszej sytuacji finansowej. Dziewczyny zostawią swoje serce na parkiecie, aby osiągnąć upragnione zwycięstwo i brązowy medal. I tutaj życzenia, serdeczne pozdrowienia prezes Stanisław Tomczyński.
No tak w ciągu 2 miesięcy dzisiaj się dowiaduję, że prezydent nie wspiera klubu, nie ma tutaj ze strony miasta zainteresowania, co z klubem stało. Żeby każdy klub miał takie wsparcie, tego nie powinienem mówić, jak dostaje klub Start Elbląg, to myślę, że te kluby by były bardzo, bardzo szczęśliwe. Jeszcze poproszę pana kierownika, bo tych spotkań było kilka. Ja chcę jednoznacznie powiedzieć, że też oczekuję od sponsora tytularnego większego zaangażowania, bo na dzisiaj to z tych informacji, które mam, to się okazuje, że więcej mówi, że daje pieniędzy niż ich daje. I tak naprawdę filarem z tych rozrachunków Mietnika w 75% klubu jest miasto, a nie firma, która mieni się sponsorem tytularnym. I tu poproszę jeszcze pana kierownika o dwa zdania co do środków finansowych. Proszę państwa, otóż tej informacji, którą to pan prezydent przekazał, to zainteresowanie klubem przez prezydenta objawiało się również tym, że odbyło się na przestrzeni tych ostatnich 6 miesięcy kilka spotkań z przedstawicielami klubu i prezydenta. Na żadnym z tych spotkań nie pojawił się ani sponsor tytularny, ani jakikolwiek inny sponsor, który utożsamiałby się z klubem. To jedna uwaga. Druga uwaga to taka, że przystępując do tych rozmów, prezydent poprosił przedstawicieli klubu o przedstawienie planów budżetowych, zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków. Kwoty te zamykały się blisko 2 milionami. Na przestrzeni tych kilku spotkań, wskutek nalegań prezydenta, by jednak podejść do konstruowania budżetu w sposób racjonalny, oszczędny i na miarę możliwości finansowych otoczenia, w jakim klub działa, na dzisiaj ten budżet został zredukowany do 1 500 000 zł. To jest, okazuje się, że można, tylko trzeba poszukać, no i potrzeba jakiejś tam, jakiegoś natchnienia, w tym przypadku włodarza miasta. To jest też dodatkowy efekt pewnych oszczędności. Jak państwo widzą, zestawią te dwie kwoty, o których tutaj prezydent mówił, czyli ten 1 100 000, to jest 1,5 miliona, to sami państwo widzą, jak wygląda brak zainteresowania wsparciem finansowym miasta dla klubu. No, trudno to komentować. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, bo wręcz poleciłem zarządowi klubu szukanie oszczędności. Oczywiście podkreślam to w swoim piśmie, że zmniejszono wynagrodzenia dla zawodniczych. To już mówiłem, że jeżeli ktokolwiek odpowiedzialny podpisuje umowy, to powinien mieć pokrycie na to środków finansowych, a nie podpisywać bez pokrycia. To jest kolejny element, ale proszę państwa, jestem też zaskoczony, bo słyszę, że tu z jednej strony oszczędzamy, a wprowadzamy nowe stanowisko dyrektora klubu. Jest proste pytanie pana Kulińskiego. To na dodatkowe stanowisko, którego do tej pory nie było, mają środki finansowe? Jest jakieś znowu dziwne w tej sytuacji działanie zarządu klubu. Chyba że pan Kuliński jest nieodpłatnie, bo nie to społecznie, to nie dyskutuje. Wszystkie liczby, jakimi się tutaj posługujemy, żeby była jasność, bo to też trzeba sobie wyjaśnić. Jeśli chodzi o wyliczenia pomocy dotyczącej miasta, pochodzą oczywiście od nas. My jesteśmy w posiadaniu tych informacji, natomiast wszystkie liczby, którymi operujemy, powołując się na budżety klubowe, pochodzą z klubu, który przekazywał nam te informacje w trakcie tych spotkań, o których mówiłem. Jakie kwoty mówimy, o jakich kwotach mówimy w przypadku Concordii i Olimpii? Jaka to jest skala w porównaniu do Startu? Mówiliście panowie. No, mogę zapisować. Poprosiłem oczywiście. Już pani wszystko jest zawodne, więc sobie posłużę się tutaj
tym, co jest napisane, dobrze? Więc Klub Sportowy Olimpia otrzyma w tym roku 400 tysięcy wsparcia na seniorów i 120 tysięcy na szkolenie młodzieży. Ale tutaj w tym nie mamy wsparcia. Tak, ale jeżeli zaczniemy dodawać różni, to ja bym chciał z tym nie wyjść. No bo na seniora, 400 tysięcy. To jest inne zagadnienie. Z tych większych kwot, Concordia 90 tysięcy. Pozostałe kluby... A Wójcik ile dostawał? Wójcik ile dostawał? Bo w tym roku miał już część jakby spożytkowaną, prawda? 300 tysięcy. 370 tysięcy w tamtym roku. W tym roku mamy to 400. Podobnego rzędu. Jeśli nie ma pytań, to jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat. Dochodziły do mnie, nie ukrywam, takie informacje. Mówię tutaj o obsłudze naszych wybrodzeń i turystów na dworcu kolejowym, a mianowicie zbyt mizerną liczbę kas do obsługi. Miałem też na ten temat informacje i interwencje już od byłego senatora też, że po prostu są bardzo długie kolejki, czasem do godziny czasu trwa oczekiwanie na bilet. Oczywiście temat nie jest w kompetencji prezydenta i samorządu lokalnego, ale ja już wystąpiłem do pani dyrektor przewozów regionalnych w Olsztynie z takim pismem o podjęcie działań, żeby uzdrowić sytuację poprzez ustawienie biletomatów i zwiększenie obsługi kasowej. Tak. Bo to nie chodzi tylko o to, że obsługiwani są elblążanie. My mamy ruch turystyczny i też przyjeżdżają turyści. I dla mnie jest ważne, jak jest Elbląg też przez ludzi z zewnątrz odbierany. No, jeżeli stoi ktoś godzinę w XXI wieku po bilet, to niestety kluby nam to nie przynosi. Nie jest to moje zadanie, ale z takim pismem do pani dyrektor wystąpiłem i będę również na spotkaniu w Olsztynie w samorządzie województwa w Departamencie Infrastruktury i Geodezji w ramach swoich kompetencji nadzorują przewozy regionalne, też o interwencję, żeby w jak najszybszym czasie podjąć takie działania, żeby te kolejki w jakiś sposób zminimalizować. Wiem, że często ludzie, którzy akurat jadą i korzystają z kolei, kolej w tej chwili chyba ma lepszą sytuację, bo przy remoncie siódemki to też mam informację z PKS-u, że widoczny jest dla nich odpływ pasażerów na rzecz kolei. Powinni to wykorzystywać, a nie zrażać sobie ludzi. Także tutaj to tak informacyjnie wystąpiłem do przewozów regionalnych o rozszerzenie tej obsługi, żeby to się odbywało krócej. Pewnie myślą, że w internecie ludzie kupują bilety. Nie, biletomat musi tam być. Niektóre rzeczy można, ale jeżeli tam widzimy, że to trwa czasem do 60 minut, to też trzeba to jest, to jest jedna kasa, rzadko wiecie. To nie jest pasażer, który idzie po bilet do PKS-u, tylko ich pasażer. Serdecznie dziękuję i cieszę.